Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Wczoraj, 13 lipca 2022 roku, Komisja Europejska zezwoliła na transport kolejowy między Rosją a jej eksklawą, czyli obwodem kaliningradzkim. No, zmianę te krytykuje Litwa, przez której terytorium odbywa się e, tranzyt. E, tutaj władze w Wilnie. Litewska dyplomacja argumentuje, że w efekcie decyzji Komisji Europejskiej no Kreml może uznać, że ta presja, którą Rosja wywierała w ostatnim czasie, przynosi efekty i będzie ją, będzie ją zwiększać. Komisja Europejska dokładnie przedstawiła zaktualizowane wytyczne dotyczące tranzytu kolejowego do obwodu kaliningradzkiego towarów objętych unijnymi sankcjami. Te nowe zasady przewidują objęcie zakazem jedynie transport drogowy. Tutaj to jest bardzo ważne zastrzeżenie, natomiast transet kolejowy ma pozostać poza tymi unijnymi sankcjami. Komisja Europejska zobowiązała w Litwę do ścisłej kontroli przewożonych przez to państwo towarów. No, tutaj oczywiście Litwa na podstawie tego, tej decyzji Komisji Europejskiej musi zezwolić Rosji na wwiezienie towarów objętych sankcjami, z wyjątkiem broni, to też bardzo ważne, czy też technologii objętej sankcjami wojskowymi i tak zwanych towarów podwójnego zastosowania. Wstrzymany ma być transport drogowy, między innymi dla stali i cementu, co zresztą już omawiałem w jednym z odcinków poprzednich podcastu geopolitycznego. Wolumen towarów nie powinien przekraczać średniej z 3 milionów lat, ale powinien, zdaniem Komisji Europejskiej, odzwierciedlać realne potrzeby obwodu kaliningradzkiego. Ponadto, ten tranzyt powinien znajdować się pod ciągłą obserwacją pod kątem no, tzw. nietypowych wzrostów, czy też pojawienia się różnego rodzaju schematów, które mogłyby być przez Rosjan używane do obchodzenia. Sankcji. Pod ścisłym zakazem pozostaje wszelki tranzyt towarów i technologii o przeznaczeniu wojskowym bądź przeznaczeniu tak zwanego podwójnego zastosowania. Ta kwestia tranzytu między Rosją i obwodem kaliningradzkim przez terytorium Litwy pojawiła się w połowie czerwca. Wtedy władze, lite, władze litewskie czy i litewskie koleje przekazały władzom obwodu kaliningradzkiego informacje o nowych ograniczeniach. Chodziło konkretnie o realizację czwartego i piątego pakietu sankcji, która zakładała stopniowe wprowadzenie zakazu przewozu ym, y, przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej y, no, określonych towarów i surowców, w tym metalu, y, różnych metali cementu, artykułów budowlanych, spirytusu, towarów luksusowych i, i, także, i także węgla i ropy, i ropy naftowej. Natomiast no, na wprowadzenie kolejnych sankcji bardzo ostro zareagowali przedstawiciele rosyjskiego msz i Dumy Państwowej, no, zareagowali zapowiedzią Konsekwencji, czy też bardzo poważnych konsekwencji, jak mówili, dla Litwy. Niektórzy rosyjscy politycy straszyli nawet interwencją zbrojną i, i, i zajęcią, zajęciem na przykład przesmyku Suwalskiego, twierdzono nawet, że utrudnianie tranzytu między Rosją i Kaliningradem jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia wojny. Tutaj też warto przywołać słowa Antona Alihanowa, gubernatora obwodu kaliningradzkiego, który nazwał zakaz tranzytu, jak to określił, świństwem ze strony sąsiadów i próbą ekonomicznego zaduszenia regionu. Kilka tygodni. Po tym no, zaproponował nawet utworzenie swego rodzaju eksterytorialnego korytarza transportowego przez, przez Litwę, który miałby składać się z linii kolejowej i autostrady. i Autostrady pozbawionej zjazdów to też warto, warto zauważyć i miałby, miałby być ten korytarz nadzorowany przez jakieś międzynarodowe gremium. Oczywiście, tego typu wypowiedzi należy wiązać tutaj z kampanią wyborczą w obwodzie kaliningradzkim, i, i to ewidentnie było takie zagraniczne. Pod publikę Antona Alichanowa. Niemniej jednak te, skala tych emocji była bardzo, bardzo duża. Widać tutaj, że ten komunikat Komisji Europejskiej spowodował no, takie umiarkowane zadowolenie w Federacji Rosyjskiej. Rzeczniczka. Rosyjskiego MSZ-u. Maria Zacharowa zastrzegła, że strona rosyjska musi się uważnie przyjrzeć nowym wytycznym. Natomiast, natomiast państwowe agencje informacyjne rosyjskie informują, że te nowe zasady tranzytu do Kaliningradu. Są efektem uzgodnień Komisji z Rosją. To też bardzo, bardzo ciekawe, ciekawy przekaz informacyjny, natomiast te info, tych informacji rosyjskich mediów, rosyjskich agencji informacyjnych nie potwierdza Komisja Europejska i warto to podkreślić. Rzecznik Komisji Europejskiej, Erik Mamer, wyraźnie powiedział: Tutaj cytuję: Niczego nie negocjujemy z Rosją. Natomiast Litwa od samego, oczywiście, początku tego sporu była była krytycznie nastawiona wobec nowych wytycznych komisji widać tutaj bardzo mocno takie ścisłe powiązanie stanowiska litewskiego ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych natomiast natomiast te warto się zastanowić dlaczego oczywiście Komisja Europejska złagodziła Kwestie, kwestie sankcji dopuściła, i dopuściła ten tranzyt kolejowy. no Widać tutaj, że i Berlin, i Bruksela nie chcą eskalowania, dalszego eskalowania konfliktu z Rosją i doskonale zdają sobie sprawę z konsekwencji gospodarczych i, i tych konsekwencji nałożenia sankcji na Rosję, które również uderzają przecież w gospodarkę państw, państw członkowskich Unii Europejskiej. Zresztą tę niechęć do dalszego eskalowania napięcia z Moskwą widać po innych decyzjach Komisji Europejskiej, chociażby tej, tej tego stanowiska z wtorku z 12 lipca, kiedy to Komisja Europejska wyraziła zadowolenie w związku z decyzją Władz Kanady o zwrocie do Niemiec po serwisowaniu, Turbiny gazociągu Nord Stream 1. Tutaj Komisja Europejska podkreśliła, że krok ten usuwa jedną z wymówek stosowanych przez Rosję dla ograniczania dostaw gazu do Unii Europejskiej. No, przypomnę tylko, że ta sprawa zwrotu turbiny dla, do gazociągu Nord Stream 1 no, była takim, taką bardzo dużą kością niezgody w ostatnim, w ostatnim czasie w relacjach nie tylko rosyjsko-kanadyjskich, ale także rosyjsko-niemieckich. Rosja bardzo mocno starała się naciskać. Na Niemcy, aby, aby tę turbinę zwrócić, i niewątpliwie jest to, jest to sukces, sukces władz, władz w Moskwie. Widać, że tam, gdzie decydują się bardzo istotne strategiczne interesy, czy to Niemiec, czy w ogóle Unii Europejskiej, no, kwestia sankcji jest, że tak powiem, odłożona na, na plan dalszy. Widać, jak mocno zresztą te sankcje uderzają także w gospodarkę Unii Europejskiej. Kolejna sprawa, którą warto którą warto tutaj przytoczyć, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także z wtorku, także z 12 lipca. Chodzi o skargę spółki Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową z 2019 roku. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości zmienił wcześniejsze postanowienie Sądu Unii Europejskiej i, że tak powiem, przychylił się, przychylił się do, do, tej, do, tej, do tej skargi wniesionej właśnie. 是的。Yeah. Przez spółkę Nord Stream 2 AG. Krótko mówiąc, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za częściowo dopuszczalną skargę tejże spółki na dyrektywę gazową i stwierdził, że choć w przepisach spółka nie była wskazana wprost, to zmienione przepisy bezpośrednio jej dotyczą. No, teraz sprawa ponownie trafi do sądu, ale niewątpliwie należy uznać, że jest to sukces zarówno samej spółki Nord Stream 2, jak i samego Gazpromu, bo pamiętajmy, że Nord Stream 2. To szwajcarska spółka zależna właśnie od rosyjskiego koncernu. Jest ona odpowiedzialna za planowanie, budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream Nord Stream 2 w mojej ocenie sprawa uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 wcale nie jest przekreślona, myślę, że to jest tylko kwestia czasu, zbyt wiele pieniędzy i zbyt wiele interesów poważnych graczy zostało włożonych w ten, w ten projekt, aby go zawiesić oczywiście, aby go unieważnić może w ten sposób, bo zawieszony jest ale kwestia certyfikacji jest moim zdaniem kwestią czasu, pytanie jak długiego czasu, jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie Natomiast już widać, że... Te sankcje w 100% nie są skuteczne. Tam, gdzie, tak jak powtarzam, dochodzi do krzyżowania się strategicznych interesów najważniejszych graczy w Europie, tam dochodzi do złagodzenia tych sankcji do, i właśnie do takich gestów, no, powiedziałbym, koncyliacyjnych w stronę, w stronę Rosji. I tego najlepszym przykładem jest postanowienie Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu do obwodu Kaliningradzkiego, czy właśnie kwestia Nord Stream 2 AG. Dziękuję państwu za uwagę.